jest podcast Lotus Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 46. odcinku podcastu Lotus Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krishna Kirtan i dzisiaj zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Michałem Rudasiem. Rozmawiamy na temat znaczenia muzyki w duchowości Indii, o jego podróży duchowej oraz doświadczeniach z praktyką śpiewania i powtarzania mantr. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj moim gościem jest Michał Rudaś. Może na początek poproszę cię, żebyś się przedstawił i powiedział coś o sobie, kim jesteś, dla tych, którzy cię nie znają. Witam wszystkich, namaste i witam ciebie oczywiście, dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Ja się nazywam Michał Rudaś, jestem wokalistą, przede wszystkim jestem znany jako, czy rozpoznawany jako wokalista, bo i taka moja pasja życiova i taki mój zawód od już tam prawie 20 lat. Śpiewałem w różnych programach telewizyjnych w polskiej telewizji i również w indyjskiej. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Chyba taki z takich najważniejszych rzeczy, które gdzieś mnie określają, to jest mój związek z Indiami. A chodzi o to, że już od kilkunastu lat podróżuję regularnie do Indii, uczy się klasycznego śpiewu indyjskiego. I to, czego nauczyłem się w Indiach, z tego właśnie, czego uczyłem się w Indiach, tworzyłem swoją muzykę w Polsce, która jest inspirowana głęboko właśnie kulturą Indii, ale nie tylko stroną muzyczną, ale również tą stroną duchową. Zawsze gdzieś tam w moim życiu była też ważna właśnie joga, szeroko rozumiana duchowość, inspirowana właśnie kulturą indyjską. Od jakiegoś czasu też intensywniej pojawiły się mantry. I tak cały czas gdzieś tam ewoluuję w swoim życiu osobistym i zawodowym, korzystając z tych inspiracji, które gdzieś tam przyniosły mi Indie. Także tak sobie gdzieś tam żyję, zarówno fizycznie, jak i mentalnie pomiędzy Polską a Indiami. To jestem ja, tak w skrócie, taki gdzieś tam zawieszony pomiędzy dwiema kulturami. Okej, okay, a co było wcześniej? Rozumiem, że wokalistą byłeś wcześniej niż interesowałeś się Indiami. To znaczy, to się wszystko działo tak równolegle, bo ja Indiami się interesuję tak mniej więcej od 15 roku życia, czyli od 25 lat. I gdzieś tam już w okresie dorastania, można powiedzieć, tego wieku dojrzewania, ta myśl, ten sposób myślenia wywodzącego się właśnie z kultury indyjskiej, z filozofii, gdzieś połączonego właśnie z medytacją, było mi bliskie już wtedy. Natomiast oczywiście to się rozwijało tak bardzo stopniowo i dopiero tak naprawdę, gdy miałem 25 lat, gdy pierwszy raz wyjechałem do Indii, to wtedy, można powiedzieć, przeżyłem taki duży przełom w moim życiu, gdzie faktycznie, można powiedzieć, tak po uszy zakochałem się w kulturze Indii, w muzyce. Wtedy też miałem okazję poznać ją już właśnie w Indiach, tak już od środka, prawda, ucząc się od nauczyciela śpiewu indyjskiego, ragi indyjskiej. I tak wtedy się to zaczęło. Wtedy tak naprawdę pamiętam, że jeszcze przed tym wyjazdem ja już pracowałem nad swoją pierwszą debiutancką płytą.
Ale gdy wróciłem z Indii, to nagle zmieniłem zdanie co do wcześniejszych moich gdzieś tam pomysłów muzycznych i powstała zupełnie inna płyta niż ta, którą na początku planowałem. Aczkolwiek pamiętam, że niektóre kompozycje, nad którymi już wtedy pracowałem, przetrwały tę moją przemianę i można powiedzieć, że właśnie przystosowałem je jakby do nowego spojrzenia, mojego nowego spojrzenia na muzykę. I tak zacząłem po prostu próbować jakby budować mosty między kulturami, prawda? Między językiem polskim, myśleniem takim zachodnim, muzycznym, kompozycjami zachodnimi, a jednak też myśleniem właśnie indyjskim. I przyznam się, że właśnie takie budowanie mostów międzykulturowych tutaj gdzieś no, mnie zawsze najbardziej interesowało. I gdzieś cały czas to w moim życiu artystycznym to cały czas właśnie ewoluuje, dotykam różnych gatunków muzycznych, również związanych z muzyką indyjską i gdzieś wpadam na coraz to inne pomysły i myślę, że się w jakiś tam sposób rozwijam. I muszę też powiedzieć, że miałem też w tym okresie, no nie wiem, już 20-paroletniej fascynacji kulturą indyjską, takie okresy bardzo maksymalnego zbliżenia się, takiego zakochania, zadłużenia się w kulturze Indii, a czasami takie momenty, nawet dosyć dłuższe, takiego zdystansowania się. Więc to nie był okres taki jednostajny, dosyć czasami nawet burzliwy, bym powiedział, jeśli chodzi właśnie o te moje poszukiwania i doświadczenia, tak. Pytanie, czy twoja podróż do Indii była związana z nauką gry na rag, czy jakieś tam wykonywania muzyki, czy poszukiwań duchowych, czy to co było najpierw, albo co, z czego wynikało? Znaczy myślę, że znaczy szczerze mówiąc, faktycznie pierwszym takim motywem to były moje poszukiwania muzyczne, natomiast ta duchowość też jakby w sposób naturalny się pojawiała tamże, już podczas moich doświadczeń, właśnie podczas lekcji śpiewu, podczas w ogóle doświadczania kultury indyjskiej, bo kultura indyjska jest w sposób ewidentny bardzo duchowa. To jest jakby nie w sposób jej odrzeć jakby z tej duchowości. To się czuje, nie mam nadzieję, myślę, że się ze mną po części zgodzisz, że jest to ewidentne. Natomiast ja w zasadzie gdzieś tam od mniej więcej 15 roku życia byłem taką osobą już poszukującą duchowo w różnych przestrzeniach, nie tylko tak ogólnie mówiąc w Indiach, ale też w chrześcijaństwie, też jakby poszukiwałem jakiejś swojej drogi jako osoba wychowana w kulturze, znaczy w katolicyzmie, w kościele katolickim. Zacząłem szukać jakiejś swojej takiej drogi duchowej, chociażby w środowiskach protestanckich. I to był też taki właśnie okres dla mnie ciekawy, a jednocześnie co było właśnie tym ciekawsze, że ja sobie to uzupełniałem tymi moimi poszukiwaniami właśnie w zupełnie innej kulturze, w kulturze indyjskiej. I już tak mówię bardzo ogólnie, no bo to wiadomo, to chodzi o ich hinduizm i o tradycję buddyjską, medytację ogólnie, tak, już my tak bardzo ogólnie. Natomiast ta duchowość, te potrzeby duchowe, świadomie zacząłem poszukiwać i doświadczać, nie wiem, obecności Boga, tak mówiąc ogólnie, już tak mniej więcej od 15 roku życia. I to cały czas trwa i to cały czas ewoluuje. Tak naprawdę to jest bardzo ciekawy proces.
Znaczy, jak się interesujesz jogą, czy Indiami, czy hinduizmem, to tam są jakby dwa wątki. Jeden to jest taka joga, nazwijmy ją fizyczna, czyli joga ciała. Mm-hmm. I to, co tam ludzie rozumieją najczęściej przez, kiedy mówią, że praktykują jogę, czyli praktykują asany, pozycje jogiczne. I drugi wątek, który jest może w Polsce mniej popularny, albo może nawet i nieznany, no to jest ta praktyka z mantrami, czyli praktyka śpiewania, rag, czy jakieś pieśni. Japa yoga, tak? Tak, japa yoga, czy jakiś mantr, czy jakieś pieśni, jest tego tam całe mnóstwo. Jak się ogląda nawet filmy bollywoodzkie, no to tam ta muzyka jest po prostu i taniec występuje. I on jest również takim elementem praktyki jogicznej w tym takim szerszym sensie. Jakie jest z tym, i w związku z tym moje pytanie, jakie jest twoje doświadczenie, czy zrozumienie, czy praktyka twoja związana właśnie z praktyką mantry, czy śpiewania mantr, czy praktyką właśnie japa, i jakie rzeczy w tym zakresie cię, nie wiem, fascynują albo interesują, albo może nie? Tak. Ja zresztą swoją przygodę z muzyką indyjską, co ciekawe, zacząłem tak trochę z drugiej strony, czyli można powiedzieć nie od korzeni, o których mówisz, czyli właśnie mantry, od tych, trudno nazwać, czy wersów, czy sylab powtarzanych już właściwie od tysiącleci w Indiach, tylko zacząłem od klasycznej muzyki indyjskiej, która rozwinęła się dużo później, rozwinęła się jakby na podstawie, na bazie mantr. I tak naprawdę ja do tych mantr musiałem dojrzeć, myślę. Dojrzeć tak wewnętrznie, bo mantry to też może być, to co powiem, może być ciekawe z perspektywy, no dla osoby, która na przykład tak jak ja jest muzykiem i śpiewa, a zajmuje się mantrami. Mantry wymagają takiej ascezy, można powiedzieć, ascezy muzycznej, o którą jest bardzo trudno, szczególnie jak się ma bardzo rozwiniętą wyobraźnię muzyczną i dużo różnych pomysłów na to, jak coś można zaaranżować, jak można coś zinterpretować. Ja jestem taką osobą bardzo emocjonalną w muzyce, nie ukrywam. I dla mnie mantry są wyzwaniem, takim jogicznym wyzwaniem, można powiedzieć, żeby właśnie te poruszenia, jak to Patanjali, właśnie ta definicja jogi Patanjalego, że joga jest zatrzymaniem poruszeń umysłu, no to dla mnie to jest po prostu najlepsza praktyka z możliwych i bardzo wielkie wyzwanie, żeby właśnie śpiewać mantry i żeby nie dać się ponieść emocjom. No bo tak jak wiemy, praktyka mantr to jest praca nad umysłem przede wszystkim, prawda? To jest gdzieś tam chronienie umysłu, unoszenie go ku stanowi, tak już oczywiście jest to proces bardzo skomplikowany, długi i jakby chodzi o stan samadhi, prawda? Piękna jest to na pewno droga, która jest, przyznam się, że jest dla mnie bardzo świeżą drogą, bo ja tak naprawdę zacząłem regularnie praktykować mantry gdzieś około rok temu. Wcześniej miałem z nimi styczność, bo nieraz byłem w aśramie w Indiach i śpiewałem, ale szczerze mówiąc nie do końca mnie to przekonywało. A teraz jakoś tak się w moim życiu poukładało, że zacząłem doceniać piękno, prostotę i działanie tych mantr, ale zacząłem doświadczać tego działania dopiero wspólnie praktykując z innymi. Muszę powiedzieć, że do tego mnie zmobilizowała Renata Dominik z Częstochowy, która ma taką szkołę Ogród Jogi i która mnie zaprosiła właśnie rok temu, to było chyba w listopadzie,
czy w październiku, żebym zaśpiewał koncert mantr. Ja kompletnie nie byłem na to gotowy. Specjalnie się zresztą przygotowywałem do tego koncertu, żeby przygotować ten repertuar. I pamiętam, że no, ja uważam, że to było przełomowe wydarzenie w moim życiu, bo mimo, że jakby no, czułem się taki totalnie zielony w tym temacie i nieprzygotowany, ale mimo wszystko to poczucie wspólnoty z innymi osobami, z którymi razem śpiewałem te mantry i to, co tam gdzieś duchowo się wydarzało w tym czasie i ze mną, wewnętrznie, to było no, takie przełomowe doświadczenie, które mnie utwierdziło w przekonaniu, że warto iść tą drogą, warto się w tę stronę rozwijać, bo poczułem taką oczyszczającą moc mantr. Ja bardzo lubię, i ja tamtej pory dosyć często już śpiewam te mantry, również publicznie, bo poczułem w sobie, jakby mimo takiej świadomości, że nie jestem ekspertem w temacie jeszcze, że cały czas się kształcę i rozwijam i jakby pracuję nad sobą, to wiem, że to jest ważne dla mnie, potrzebne duchowo i też, że to, co robię, bo moje śpiewanie mantr właśnie publicznie jest też ludziom, pewnie nie wszystkim, ale którzy tego słuchają, ale potrzebne i że to przynosi dobre owoce, mimo pewnych niedoskonałości, które są oczywiste, bo zdaję sobie sprawę z tego, że śpiewanie mantr to już jest troszeczkę inna sytuacja niż na przykład śpiewanie muzyki, w której bardzo, no na przykład klasycznej muzyki indyjskiej, czyli w ogóle śpiewanie piosenek, bo tutaj bardzo się liczy taki wymiar estetyczny i wymiar emocjonalny, prawda? A w mantrach już jednak chodzi o przede wszystkim takie przeżycie duchowe i pracę nad umysłem, również nad ciałem, no bo też oddycha się, głos i tak dalej, więc to jest też, no i nad duchem, prawda? Także to jest sprawa bardzo zaawansowana i myślę, że dopiero teraz, zbliżając się do 40, ja jestem na to gotowy, żeby się tym zajmować. Wcześniej absolutnie nie byłem na to gotowy. To ciekawe, że mówisz, że to sprawia ci trudność emocjonalną, no bo mantry są jakby o emocjach i pieśni, te ragi wszystkie indyjskie są o emocjach. Tam jak rozmawiałeś jakiś czas temu z Maćkiem Wielobobem też, to tam wspomnieliście o koncepcji rasy, czyli koncepcji smaku, która występuje w poezji, w poezji wisznuickiej czy tej baktyjskiej. I tam jest ten element rasy, czyli smaku, czyli to, mówiąc inaczej, to jest po prostu pełne emocji. Więc trochę mnie zaskoczyłaś tym stwierdzeniem, ale tak, rozumiem, że właśnie, tam jest jakaś konwencja, która ogranicza. Mm-hmm. Wiesz co, tak się właśnie, bo może możemy o tym porozmawiać, jak ty to widzisz, wiesz, jako też osoba praktykująca właśnie. Czy śpiewanie po prostu, jakby to powiedzieć, śpiewanie mantr wydaje mi się powinno być dosyć proste po to, żeby całym swoim pięknem, nie wiem, ozdobnością, która jest charakterystyczna na przykład dla muzyki indyjskiej. Muzyka indyjska jest bardzo ozdobna, bardzo skomplikowana i taka gdzieś poruszająca emocjonalnie. I pytanie właśnie, czy to nie jest, te elementy nie ściągają praktykującego, czy też słuchacza w trochę w inną stronę, że ta rasa, o której mówimy, poniekąd jest związana z duchowością, ale jednak jest takim trochę przeżyciem w dużej mierze estetycznym. A pytanie, czy właśnie Japa Yoga
w dziapie jodze to przeżycie estetyczne jest jednak gdzieś tam na dalszym planie, powinno być na dalszym planie, po to, żeby nie odwracać uwagi od pracy nad umysłem. Bo ja sobie czasami tak myślę, znaczy ja właśnie czasami tak zastanawiam, na ile, czy to kwestie piękna muzyki, ale też kwestie emocji mogą być wrogiem rozwoju duchowego, wrogiem właśnie taką przeszkodą na tej drodze duchowej, a na ile są pomocne. I to nie ukrywam, że mam z tym, że wydaje mi się, że jest to taka dla mnie w tym momencie droga do, znaczy, że jest to taka przestrzeń, na której powinienem pracować właśnie nad sobą. Nie wiem, może to wynika też z opinii niektórych osób na temat moich wykonań, że jest to troszkę inne niż to wszystko, co się słyszy gdzieś w internecie, prawda, różni znani wykonawcy mantr. Ja jestem osobą taką rzeczywiście dosyć emocjonalną, szczególnie jeśli już zaczynam śpiewać. Jak mówię, to jestem troszeczkę spokojniejszy, bardziej wyważony, ale jak już zaczynam śpiewać, to już no limits. To już po prostu dzieją się rzeczy i dlatego gdzieś tam fajnie mi się na przykład w sposób naturalny wykonuje muzykę kawali. Prawda, suficką muzykę, bo tam właśnie ta emocjonalność to takie rozrywanie szat wręcz i po prostu wykładanie serca na dłoni jest niezwykle potrzebne. A w mantrach tak wydaje mi się nie można też zrzucić na ludzi, którzy tego słuchają, którzy w tym uczestniczą, nie można ich przygnieść tą swoją emocjonalnością, tą swoją ekspresją. Tak mi się wydaje, że śpiewanie mantr, szczególnie wspólne, musi dawać innym ludziom przestrzeń do własnej, no właśnie dawać przestrzeń, żeby mogli poczuć własną przestrzeń, tak, żeby im pewnych rzeczy nie narzucać, bo to nie jest, prawda, koncert rockowy, gdzie chociaż miałem ostatnio takie doświadczenie, śpiewaliśmy na festiwalu jogi Kundalini w Tarasce w tym roku z zespołem i miałem wrażenie, że to jednak już szło w stronę naprawdę takiej po prostu super imprezy, gdzie wszyscy się bawią, tańczą, śpiewają i gdzie im więcej tych emocji, takiego wyrzucania z siebie różnych emocji, tym lepiej, więc szczerze mówiąc, tak naprawdę to jest kwestia, nie znam odpowiedzi na te wszystkie pytania, na te wszystkie kwestie, które poruszyłem. Może gdzieś tam prawda jest pośrodku, a może po prostu człowiek potrzebuje różnych etapów w swoim życiu, różnych form ekspresji i różnych form rozwoju duchowego w zależności od tego, co potrzebuje i jaką jest temperamentalnie osobą. Więc nie wiem, jestem ciekaw, co ty na ten temat myślisz. Bo jest to sprawa, która mnie niejednokrotnie nurtuje, bo tak jak mówię, no zdarzały się takie zarzuty nawet pod moim adresem, że ja to za bardzo tam wyśpiewuję, za bardzo piosenkarsko podchodzę do tematu, za bardzo zwracam na siebie uwagę albo za bardzo eksponuję swój głos. No takie były, że to rozprasza. No takie, więc się zastanawiam właśnie, czy to są po prostu wrażenia indywidualne, czy nie wiem. Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, bo jest parę osób na internecie, to może tam mniejsza nazwiska i każdy jakoś tam to wykonuje.
I po prostu o gustach się nie dyskutuje. No masz swój jakiś tam styl, no przecież nie będziesz klonem kogoś, bo to jakby bez sensu, nie o to chodzi. Także to jest jakby jedna odpowiedź. Druga, że jak komuś nie odpowiada, no to już po prostu nie jedzie na Michała Rudasia, tylko bo mu nie odpowiada, albo nie jedzie na coś inne, przecież to nie jest obowiązkowe. No tam są chyba dwie rzeczy według mnie, bo tak, jedna to jest taka indywidualna praktyka z mantrą, czyli ta japa yoga, no i wtedy po prostu to jest jakieś tam, wiesz, każdy ma jak ma, nie? Jakby siedząc trochę w tej praktyce bardziej, no to jest taka, że się trochę śpiewa, trochę się mówi, a może też ewentualnie się powtarza w umyśle, nie? Więc jakby ta intensywność tutaj jest. Natomiast jeśli chodzi o koncert, czy typu koncert, czy to jest wspólne i razem, no to no jest jakaś tam konwencja, ale ja już widziałem różne rzeczy, no mantry śpiewane do każdego rodzaju muzyki, zaczynając od heavy metalu, kończąc na operze. I wszystko po drodze, reggae, rock, hard rock, tam nie wiem co tam jeszcze, pop, wszystko. Więc jakby tutaj ograniczeń nie ma, po prostu komuś się to podoba albo nie. Tak, to jest kwestia gustu, tak jak mówisz, no, nie? Natomiast kogoś będą razić na przykład elektroniczne brzmienia, bo stwierdzi, że nie wiem, psują energię, a komuś się bardzo podobały. No. Techno też słyszałem, także to nawet na techno dobrze wchodzi, bo jest mocny beat, więc taki rytm jest, więc to tam i można wpaść w taki trans, prawda? Łatwiej jest. To taka transowa muzyka, tak. No natomiast jakby w Indiach jest, tam jest jakaś, takie dla mnie to było odkrycie w pewnym momencie, że jakby cała ta, bo to jest jakby wszystko połączone, nie, ze sobą w jakiś tam sposób i teraz jest pewna forma i ta forma czy muzyczna, czy teatru, czy tańca, ona tak naprawdę jest pewną poetycką formą wyrażenia pewnych duchowych treści. I teraz jeżeli znasz, jakby masz ten background filozoficzny i znasz konwencję języka danego, to wtedy jesteś w stanie to rozkodować. Jakąś taką książkę czytałem o teatrze indyjskim, z którym pochodzi właśnie w mojej tradycji koncepcja rasy, że każdy ruch, każda układ, sama kompozycja samego dramatu, czy samej struktury opowieści ma znaczenie po prostu, bo jest bohater, bohaterka, osoby towarzyszące, cały, tak jak to u króla, że jest cały dwór i te wszystkie osoby tam mają znaczenie jakieś tam, więc w tej konwencji to jest. I teraz żeby to rozkodować, to musisz trochę coś o tym wiedzieć, nie? I to jest jakby jednej strony konwencja artystyczna, z drugiej podstawy filozoficzne, po trzecie twoja własna praktyka i to tworzy razem konglomerat, a z drugiej strony i wtedy to jest jakby yoga, nie? A z drugiej strony możesz się zafascynować samą muzyką czy tańcem, czy jakimś tam innym elementem i zrobić z tego fajną zabawę, tak jak w Polsce są imprezy typu Festiwal Kolorów, który jest po prostu dyskoteką z rzucaniem się, tak upraszczając, dyskoteką z rzucaniem się kolorowymi proszkami, gdzie ja kiedyś jak zobaczyłem, że oni to robią we wrześniu, to w ogóle byłem w szoku, bo to jest święto wiosny, więc wrzesień to raczej nie wiosna i w ogóle jest oderwane od źródeł, celu, sensu i znaczenia, po prostu dyskoteka z rzucaniem się kolorami i tam może grają jakieś bollywoodzkie przeboje i to jest takie ześwieczone, tak? Więc może to zależy zupełnie od podejścia, bo możesz się bawić konwencją, a możesz to praktykować jako praktykę i wtedy wchodzić jakby w sens, znaczenie i to robić w takim sensie. No tak, no absolutnie śpiewanie mantr ma sens wtedy, gdy właśnie się zna sens ich śpiewania, prawda? Chociaż też się czasami tak zastanawiam, na ile świadomość właśnie ta taka kulturowa, filozoficzna i chociaż albo chociażby znaczenie, znajomość sanskrytu i znajomość znaczenia poszczególnych słów, przynajmniej symboliczne jakieś znaczenie jest ważne w praktyce. No mnie to osobiście pomaga. Ja staram się gdzieś tam dzielić się chociaż
jakimiś podstawami wiedzy na ten temat właśnie na występach, na koncertach, tak żeby ludziom pomóc chociażby w budowaniu jakichś skojarzeń czy obrazów w głowie, gdy znają znaczenie słów lub przynajmniej takie symboliczne znaczenie, no bo często mantry mają takie niejednoznaczne, nie są to jednoznaczne. To jest duża jednak symbolika i czasami to nie są słowa, które cokolwiek właściwie znaczą konkretnego. Szczególnie w tym języku Gurmukhi, tak? W takim języku właśnie w tym szczególnie popularnym w jodze Kundalini. Ale ta świadomość wydaje mi się jest ważna, jest pomaga. Więc gdzieś tak staram się rozwijać w tę stronę. Znaczy to oczywiście można pewnie studiować ten temat i pogłębiać, nie? No ale jak ktoś jest pierwszy raz, no to jakby to ten performance musi do niego jakby trafić i przemówić i jeśli coś w nim poruszy, no to może pogłębiać znaczenie i sens tego. Oczywiście nie musi, ale no to tak. Jakby w tą stronę bym szedł, nie robiłbym odwrotnie, że za 3 godziny wykładu, żeby 5 minut zaśpiewać, nie? Tak. Bo to raczej odwrotnie bym szedł. 3 godziny śpiewał, 5 minut wykładu i po pewnym czasie jakby łatwiej zrozumieć, tak. I jeszcze się dla tych, co chcą, nie? Tak, zdecydowanie. Oczywiście za dużo teorii i mówienie o znaczeniu danej mantry, to jednak to nie jest zbyt dobry pomysł i tego nie praktykuję. Aczkolwiek wydaje mi się, że ludzie, że nasz umysł jest tak skonstruowany, że myślimy obrazami. I jeśli na przykład jest na przykład Gayatri mantra, powiedzmy, która w swoim tekście odnosi się do boskiego słońca i myślimy o tym słońcu na przykład, które gdzieś medytujemy właśnie widząc to słońce, to jest to taki bardzo fajny obraz, który pomaga w medytacji na przykład, po to, żeby się skupić właśnie na tym wyobrażeniu słońca. Na przykład, to tak przykładowo, nie? Wydaje mi się, nie wiem, co o tym myślisz, na ile właśnie myślenie obrazami podczas medytacji jest tutaj pomocne. Mnie osobiście bardzo pomaga. Znaczy, to jest tak, bo masz, tam trochę też wracam do tego wcześniej, co mówiłeś o chrześcijaństwie, bo tak, w chrześcijaństwie jest ta koncepcja, że na początku było słowo, czyli dźwięk, więc ten dźwięk w hinduizmie ma znaczenie, tak samo. I to jest jakby taka podstawowa rzecz, czy nawet jak fizyka kwantowa mówi, że wibracja, więc jest jakaś wibracja, częstotliwość, czyli też można, też dźwięk, więc to gdzieś tam to wszystko ma swoje źródło. I to jest jakby podstawa praktyki. No są praktyki takie, których robi się wizualizację i każdy dźwięk ma też swoją graficzne wyobrażenie. Te wszystkie mantry Gayatri mają te jantry, więc to jest graficzne wyobrażenie. Także zaangażowanie większej ilości zmysłów pomaga jakby w samej praktyce medytacji, więc jak najbardziej tak, ta wizualizacja jest jak najbardziej jest i częścią praktyki, jest i wskazana i tak się robi, także... No tak. Aczkolwiek też myślę, że jeśli nawet ludzie, tak się czasami zastanawiam, nawet jeśli ludzie nie bardzo wiedzą, o czym jest dana mantra, znaczenia słów, to gdzieś są chyba w stanie odnaleźć własną drogę do ważną i równie głęboką drogę do taką duchową podczas praktyki takiej mantry, więc chyba to znaczenie przynajmniej na początku nie jest aż takie ważne. Ważne, żeby weszli w taki może rodzaju flow, takiego rytmu, muzyki, takiej czegoś, o czym wcześniej wspomniałeś, chociażby a propos muzyki techno, czyli takiego, jak to się nazywa, że w takiego transu, prawda? Bo muzyka mantrowa jest transowa, nie? Że to też jest taka forma, nawet jak nie wiadomo, o co chodzi, ale wpada się w pewnego rodzaju taki trans powtarzalności tych słów i człowiek wtedy się uspokaja i zaczyna skupiać się nad tym.
na przykład na, nie wiem, na własnym oddechu, czy właśnie w tym swoim tylko głosie, czy jakimś obrazie, i wtedy już zaczyna się ta praca taka duchowa, można powiedzieć. Mimo że nie jest ona jakoś opisywalna logicznie za pomocą jakichś konkretnych znaczeń. Nie? Że to też tak można, nie? Jak myślisz? Myślę, że można, zgadzam się z tą 100%, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że no, trzeba po prostu to polubić i że to musi w tobie jakoś zarezonować, i jak ci się to podoba i odpowiada i zaczynasz to praktykować regularnie, no to jakby wchodzisz jakby w znaczenia, nie? I to wchodzenie w znaczenia też pojawia się z czasem. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałeś wcześniej a propos gustu, prawda? Teraz, że trzeba to lubić, to po prostu trzeba lubić, nie? To jest, tak to czasami się zastanawiam właśnie, że to też stąd może istnieje taka wielość praktyk różnego rodzaju duchowych opartych o różne religie, że po prostu wynika jakby z tego, że no, ludzie są różni, lubią różne rzeczy, potrzebują różnych rzeczy i gdzieś dlatego zakorzeniają się gdzieś, czy tam zakotwiczają w takiej, a nie innej praktyce, czy religii, czy filozofii. Co wynika właśnie z tej różnorodności gustów. Jest taka praktyka, nie pamiętam nazwy w tej chwili, w kościele prawosławnym też taka właśnie śpiewania w taki specyficzny sposób. Kiedyś raz słyszałem, ktoś mi to pokazywał czy puszczał i to też było fascynujące. Jakby taka kolejna odmiana tego samego w jakiejś tam innej formie specyficznej. Także to, tak jak powiedziałeś, że każdy, co kto lubi, tam to odnajdzie, no, że ta różnorodność jest taka, że po prostu jeżeli masz jakiś, lubisz styl muzyczny, to tam to znajdziesz w każdym stylu. Tak. To jest w ogóle ciekawe, że muzyka jest, no bo muzyka to jest chyba podstawowy sposób komunikacji w każdej cywilizacji i kulturze, bo tam granie na bębenku i przytupiwanie nogą czy ręką, czy uderzanie dwoma patykami o siebie już tworzy jakąś muzykę, i to jest jakby takie podstawowe. Nie musisz być jakiś super jakiś zaawansowany technologicznie, żeby to robić. Tak, właśnie rytm i melodia, szczególnie śpiewana melodia, nie? To jest podstawa. Także ja rozumiem takie zainteresowanie, wiesz, pójście w tą stronę dla kogoś, to jest z profesjonalnym muzykiem, tak jak ty, bo to jest jakby naturalne, żeby w tą stronę pójść, ale z drugiej strony to też rozumiem, tak, że to też przeszkadza, nie? No bo tak jak mówiłeś wcześniej, przeszkadza w tym sensie, że ty byś chciał gdzieś pójść w jakieś takie twórcze i ekspresywne i ludziom to niekoniecznie odpowiada, więc to jest jakby taka trochę może przeszkoda w tym, ale... Tak, jest to nawet, mógłbym powiedzieć, że to jest czasami mierzenie się z nudą, bo po prostu jak tak się cały czas powtarza, to jeśli patrzy się na to tylko z perspektywy muzycznej, to jest to nudne po prostu. Dlatego jakby na mantry nie można patrzeć tylko z perspektywy muzycznej, bo jest to przede wszystkim jednak praktyka duchowa. Więc to też dla mnie jest, dlatego mówię, musiałem chyba do tego dojrzeć gdzieś tam, uspokoić się, żeby coś, co kiedyś jeszcze bym nazwał nudnym stylem muzycznym, teraz właśnie traktuję jako coś no, pięknego, niesamowitego, odkrywczego i bardzo, bardzo mi akurat potrzebnego w tym czasie i pewnie jeszcze potrzebnego przez wiele lat. No dobra, powiedz, bo tak będziemy chyba kończyć powoli, gdzie cię można znaleźć, jakie masz plany na najbliższy czas, nagrywamy to, jest połowa grudnia 2020, więc jakieś plany, czy coś, gdzie cię można znaleźć, albo... To znaczy, rzeczywiście no, ten aktualny rok jest pandemiczny, spowodował to, że ciężko w ogóle cokolwiek zaplanować, szczerze mówiąc. I na razie działam w internecie. Tak, bo chciałem, że tam, przynajmniej w tej, tak. w tej,
No właśnie, w tej części, w pierwszej pandemii tam na wiosnę robiłeś jakieś live'y. Widziałem na Facebooku, tam parę razy tak. Nawet byłem. Takie koncerty online. A, fajnie. Tak, robiłem właśnie takie koncerty online w różnym stylu i piosenki, a najczęściej jednak to były koncerty mantrowe. Widziałem, że one gdzieś tak największy sens mają w tej... nawet online i myślę, że też będę je kontynuował od czasu do czasu, także można na moim fanpage'u na Facebooku po prostu śledzić, tam umieszczam informacje. Michał Rudaś nazywa się fanpage i tam umieszczam informacje o moich koncertach. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku już powoli się wszystko pootwiera, przynajmniej w jakimś tam stopniu i wrócimy na sale jogiczne i będziemy grać takie kameralne koncerty jogi, czy też właśnie open air koncerty. A tak poza tym, no to jest to rzeczywiście dla mnie też taki okres, ten właśnie mijający już na szczęście trudny rok, takim okresem właśnie szukania pomysłów na to, co robić dalej oprócz muzyki, po to, żeby gdzieś i rozwijać się i też, no nie ukrywam, już tak mówiąc bardzo przyziemnie, mieć z czego żyć na przyszłość, bo jak się okazało, zawód artystyczny no okazał się bardzo kruchy w tej sytuacji, więc to też gdzieś tam, nie ukrywam, dużo czasu mi zajmuje właśnie kształcenie się do nowego zawodu, takiego równoległego. Niemniej jednak znajduję czas na jogę, na śpiew, na rozwój muzyczny i absolutnie nie mam zamiaru tego porzucać, więc... Za bardzo to kocham i za bardzo jest to gdzieś takie moje, jest to takie moje organiczne i myślę, że też to też jest taka moja misja życiowa, śpiewanie. Także tyle, zobaczymy, co przyniesie. Tak? Pytanie, bo ja tam obserwuję trochę tak oczywiście to, co się tam dzieje i dużo artystów, różnych aktorów i muzyków tam narzeka na tą sytuację naszą i tak się zastanawiałem, tak. Czemu nikt nie wpadł na pomysł, i to pytanie jest do ciebie, czemu nikt nie wpadł na pomysł, no bo jeżeli są koncerty gdzieś tam w sali, nie, i te sali są jakoś tam biletowane, no to czemu nie zrobić biletowanego koncertu zamkniętego w jakiejś grupie na Facebooku albo w jakimś innym miejscu, gdzie wpuszczasz tylko te osoby, które biletują, no i to jakby jest tak. Oczywiste, że ty musisz z czegoś żyć i to nie jest po prostu tam publicznie za darmo w jakiś tam tak. sposób, więc czemu nie taką drogą? Wiesz co, taką drogą wielu artystów idzie, natomiast rzeczywistość pokazuje, że nie jest to do końca rozwiązanie, którego by publiczność poszukiwała i które by zaakceptowała, o czym świadczy. Bo ja nawet sam taki jeden koncert, wprawdzie nagrałem go i on jest dostępny w internecie, na takiej platformie Wirtualny Teatr, koncert z moimi piosenkami autorskimi. No i nie ukrywam, że sprzedaż tutaj biletów jest bardzo słaba, głównie z tego powodu, że ludzie... Nie, większość ludzi po prostu nie uznaje koncertów online. Po prostu jednak potrzebują takiego fizycznego spotkania z artystą, potrzebują fizycznego spotkania z innymi ludźmi, że wychodzą sobie z domu, idą na koncert, spędzają ten czas, słyszą tę muzykę tak w dobrej jakości, jak na koncercie, prawda? Słyszą ją fizycznie, słyszą, prawda, w sensie fale dźwiękowe, które jakby zewsząd ich otaczają. No i ta wspólnota, prawda, to poczucie wspólnoty. Tego niestety internet nie jest w stanie nam zapewnić. No, są oczywiście gdzieś tam, wiadomo, takie może quasi substytuty w postaci właśnie, nie wiem, koncertów takich, że się ludzie zbierają na Zoomie na przykład i słuchają, ale to,
to ciężki temat. No, to też pokazuje, jak bardzo ta fizyczna bliskość jest ważna i jak internet nie jest w stanie tego nam zastąpić. No niemniej jednak w jakimś zakresie różni artyści, włączając mnie, działają i ja najczęściej stosowałem taką formę, że po prostu robiłem koncerty otwarte na Facebooku, do których każdy mógł obejrzeć i jeśli miał ochotę coś po prostu mnie wspomóc, zapłacić taki przysłowiowy, za taki przysłowiowy bilet, czy wrzucić do kapelusza, no to mógł to zrobić w prosty sposób. Ale gdzieś no nie robiłem takich koncertów. Jedyny koncert biletowany, to się zdecydowałem raz właśnie, ponieważ był to koncert faktycznie profesjonalnie zrealizowany i jakby z szacunku dla wszystkich osób pracujących przy tym stwierdziłem, że no nie może on być zupełnie za darmo, że musi być po prostu biletowany. No ale tak jak mówiłem, no frekwencja nie była zbyt powalająca. Więc cóż, no czekamy po prostu, aż to się wszystko pootwiera i będziemy mogli normalnie grać. Nie ma wyjścia chyba. No i tego wszystkim życzymy i chcemy i pragniemy i modlimy się i odliczamy czas. Tak, ja też tutaj trzymam kciuki za wszystkich nauczycieli jogi, wszystkich nauczycieli medytacji, bo to też jest dla was ciężki czas, więc no mam nadzieję, że to wszystko jakoś po prostu powróci do normalności, pewnie tak zwanej nowej normalności, ale no cóż, no świat ewoluuje, zmienia się, więc musimy to zaakceptować i gdzieś wzrastać w tym wszystkim i patrzeć pozytywnie. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim gościem był Michał Rudaś, muzyk, artysta, jogin. Dziękuję bardzo. I życzę powodzenia i do usłyszenia i do spotkania gdzieś w realu. Oby jak najszybciej. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję za wysłuchanie 46. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na stronie krishnakirtan.in. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Krishnakirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.